legendary brawler. It's Kit the Cat Brawler. Her name is Rosie. You know more, Larry and Lori. Czy znasz to uczucie, kiedy chcesz zagrać zwykły mecz w Brawl Stars na jakimś trybie, ale przez pewną totalnie niezbalansowaną postać nie da się normalnie grać w tę grę? W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam właśnie cztery takie postacie, które były tak fatalnie zbalansowane, kiedy weszły do gry, że nie zostało nic, tylko odinstalować Brawl Stars ze swojego telefonu. Możesz napisać w komentarzu, kogo jeszcze umieściłbyś na tej liście, a ja stworzę kolejną część. Jednak jeszcze zanim zaczniemy, to szybko wspomnę o tym, że jeśli podoba Ci się mój content, to możesz zostawić subika na tym kanale. Dla Ciebie to tylko parę sekund, a dla mnie to ogromna motywacja do tworzenia dla Was więcej takich filmów. Z góry dziękuję i zapraszam na materiał. Zaczniemy od świeżego przykładu. 9 grudnia 2023 roku został wydany Brawl Talk, w którym dowiadujemy się aż o trzech postaciach, które w przyszłości zostaną dodane do gry, z czego tylko jedna była w miarę zbalansowana, a był to Miko. Ale spokojnie, zacznijmy od pierwszego zadymiarza na tej liście, a jest nim Kit. Na drugiego przyjdzie jeszcze pora. Kit już na Brawl Talku wyglądał na mega OP postać, ale nikt raczej nie spodziewał się tego, jak bardzo popsuty on będzie. Gdy wyszedł on już do gry, nie dało się grać żadnego trybu. Zadymiarz ten potrafił zabijać bez problemu na 0 cubesach nawet postacie po ponad 10 tysięcy życia, nie dając sobie nawet przy tym zabrać ani jednego punktu HP. Kit dominował przede wszystkim na solo, gdzie jego gadżet ze znikaniem oraz Star Power 200% mocy z jednego cubesa dawał mu praktycznie gwarancję wygrania meczu. Ostatecznie ta legendarna postać po niecałym tygodniu doczekała się ogromnego nerfa, ale i tak zdążyła się zapisać na kartach historii Brawl Stars jako jedna z najlepszych postaci w historii gry. Cofnijmy się teraz w czasie i to sporo, ponieważ aż do Global Release Brawl Stars, a nawet minimalnie wcześniej. Bo Brawl Talka zapowiadającego światowe wydanie gry. Właśnie wtedy, 30 listopada 2019 roku, po raz pierwszy ujrzeliśmy Leona na swoich ekranach. Moment niesamowity i historyczny dla Supercell, ponieważ wtedy był ogromny hype na Brawl Stars, ale jednak z tym zadymiarzem kompletnie odlecieli. Gdy został dodany do gry 5 grudnia 2019 roku, był totalnie broken. Dla porównania, obecnie jego niewidka trwa 6 sekund, wtedy trwała aż 10. W dodatku, kiedy był niewidzialny, to mógł zbliżyć się do przeciwnika nawet na milimetr, a on dalej pozostawał w 100% niezauważalny. Obecnie już od jakiegoś miejsca możemy widzieć, że się do nas zbliża. Jego obrażenia były ogromne, co sprawiało, że nawet bez niewidki był on okropnie groźny dla przeciwników. Jako że Brawl Stars w tamtym momencie dopiero wchodziło na rynek, to zbalansowanie tej postaci zajęło im dłuższą chwilę. Dostawał on nerf za nerfem w każdej aktualizacji gry. Zaryzykuję stwierdzenie, że to właśnie Leon jest najlepszym zadymiarzem, który kiedykolwiek istniał w grze Brawl Stars. Mimo wszystko po latach wiemy, że ta postać jest legendarna, ale nie tylko z rzadkości, ale także jako całokształt. Stał on się niesamowicie ikoniczny i widniał bardzo często jako nawet symbol gry Brawl Stars, a tego znerfić mu już nie można. No to pora na obiecanego w pierwszym przykładzie zadymiarza, którym jest Lory i Lory. Ciężko powiedzieć coś na jego temat, bo jeśli masz tego zadymiarza, to wystarczy, że wejdziesz do gry i sam przekonasz się, że ta postać jest totalnie OP. Na moment nagrywania tego materiału Lory i Lory dalej nie zostali znerfieni, mimo że w grze są już dość długo. Według mnie na pewno znalazłby się w top 3 z najlepszych zadymiarzy w historii Brawl Stars, ponieważ to jak łatwo jest nim wbić wysoką rangę, to jakaś żenada,
Zresztą wystarczy spojrzeć na topkę świata tego zadymiarza. Zawsze kiedy grałem z nim w drużynie, a u przeciwników go nie było, to miałem 99% pewności tego, że wygramy ten mecz. Zastanawia mnie tylko jedno. Jakim cudem Supercell dodał go do gry, myśląc, że jest dobrze zbalansowany? Zresztą w każdym przypadku można zadać to pytanie. Tyle lat, a dalej te same błędy. Dzisiejszą listę zamkniemy kolejnym zadymiarzem, który lata świetności ma już dawno za sobą. Rosa, bo o niej mowa, została dodana do Brawl Stars w kwietniu 2019 roku. I tu ciekawostka. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy dodano do gry postać o rzadkości rzadki. Ale wracając, Rosa nie bez powodu znalazła się na tej liście. Jak grałeś w Brawl Stars w tamtych latach, to wiesz, że ten zadymiarz był dosłownie nieśmiertelny. Rosa w 3 pełne trafione ataki ładowała sobie ulta, który nie dość, że trwał aż 6 sekund, to dawał jej aż 80% tarczy przeciwko uderzeniom. Są to ogromne liczby, dlatego że dla porównania obecnie jej ult trwa aż o połowę mniej, bo 3 sekundy, a tarcza zbiera 70% obrażeń. Do tego trzeba teraz więcej razy trafić przeciwnika, aby naładować ulta. Może w liczbach nie wygląda to spektakularnie, ale grałem w tamtych czasach w Brawl Stars i uwierzcie mi, ta postać była wtedy dosłownie nieśmiertelna. Przypominam, że to dopiero pierwsza część, więc możesz napisać w komentarzu, kogo jeszcze byś tu umieścił i czy zgadzasz się z listą w tej części o najlepszych zadymiarzach w historii. Jeśli film Ci się spodobał, to zachęcam do zostawienia suba i dania łapkę w górę pod tym filmem. Trzymajcie się.